Dzień dobry, cześć. Witajcie znowu na naszym taniu książkowym YouTubie. Tutaj Ruda z Taniej Książki i jak zawsze chętnie opowiem Wam oczywiście o książkach. Witam Was w naszym nowym cyklu, który nazywa się 5 na 5. I powiem Wam, że to jest nie lada wyzwanie, żeby powiedzieć o tylko 5 książkach. Pierwszym niezaprzeczalnym hitem tego lata na pewno będzie, a w zasadzie to już jest, książka Beach Read od wydawnictwa Kobiecego. I jest to, tak jak mamy napisane na okładce, wakacyjny romans. To samo też mówi o tej książce okładka. Ja właśnie jestem w trakcie czytania tej książki i powiem Wam, że ona jest niesamowita. Mamy tutaj opowieść o dwóch pisarzach. O dwóch pisarzach, które znali się w latach młodości, a teraz wpadają na siebie, bo okazuje się, że zostali sąsiadami. On pisze kryminały, ona pisze romanse i uwielbia szczęśliwe zakończenia i bardzo mocno w nie wierzy. Natomiast on nie jest fanem szczęśliwych zakończeń. Postanawiają się założyć o to, kto pierwszy napisze książkę i sprzeda do niej prawa, ale mają napisać takie książki, których nigdy wcześniej nie pisali. Będą sobie nawzajem w tym pomagać. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak oni sobie będą pomagali, to musicie sprawdzić właśnie, co się dzieje w tej powieści. Jest ona ciepła, jest zabawna, jest wzruszająca momentami, ale ma też w sobie takie elementy, które są nostalgiczne. Tutaj główna bohaterka mierzy się z różnymi problemami z przeszłości, ale wydaje mi się, że jej nowy sąsiad pomoże jej się z tymi problemami uporać. Koniecznie czytajcie Beach Read, bo to będzie najlepszy romans tego lata. Moja druga propozycja na te wakacje to książka, która podobno musi być przeczytana w roku 2021 przez wszystkich fanów romansu i obyczajówki. Jest to na pewno książka dla fanów historii Zanim się pojawiłeś. Myślę, że o tej historii nie muszę Wam wiele mówić, bo pewnie wszyscy, którzy kochają takie opowieści, na tę książkę już czytali. Tutaj mamy książkę Zanim cię zobaczę, na której mamy napisane Zaufaj, kochaj, żyj, kiedy nie ma już nadziei, przychodzi miłość. Spotykam tutaj dwójkę bohaterów po przejściach. Singielkę i bardzo optymistycznego mężczyznę i zarówno ona, jak i on ulegają wypadkowi. Ona po wypadku zamyka się w sobie, nie chce mieć kontaktu z ludźmi, natomiast on od zawsze łaknął kontaktu ze swoimi rówieśnikami, z ludźmi. Zawsze był bardzo optymistyczny i to mu na szczęście zostało. Spotykają się właśnie po tym, kiedy jedno i drugie jest po wypadku i co z tego wyniknie, czy on wyciągnie ją z dołka, czy ona pomoże mu pozbierać się po tym, co go spotkało. Tutaj mamy dwie poharatane dusze tak naprawdę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ponoć ta okładka jest bardzo optymistyczna, a treść wcale taka nie jest, więc jeżeli liczycie na ckliwy romans, to tutaj może być też troszkę nostalgicznie i bardzo wrażliwie. Jeżeli lubicie takie książki, to koniecznie sięgajcie po tę książkę, bo ona na pewno będzie urocza. Powiedział, że lato to tylko romanse i powieści obyczajowe. Zapraszam Was do przeczytania książki Wizjer Magdaleny Witkiewicz. Tę autorkę na pewno znacie, bo to jest specjalistka od szczęśliwych zakończeń i pisarka powieści obyczajowych, która tym razem postanowiła sięgnąć po thriller psychologiczny. Sama autorka mówi o tym, że zawsze marzyła o napisaniu takiej książki właśnie jak Wizjer i ja miałam tę przyjemność, że na pierwszej stronie tej powieści znalazła się moja polecajka, którą Wam teraz z przyjemnością przeczytam. Totalnie nowe, pisarskie wcielenie Magdaleny Witkiewicz zaskoczyło mnie i zachwyciło jednocześnie. Mam wrażenie, że takiej książki jeszcze nie było. Świat komputerów, aplikacji i sztuczna inteligencja. To wszystko razem wzięte układa się w coś, co trudno opisać słowami. Było przerażająco i niebezpiecznie. Wizjer to książka, po którą naprawdę warto sięgnąć. To jest właśnie moja opinia o tej książce i powiem Wam, że kiedy ją przeczytacie, to będziecie zaskoczeni, bo cała książka trzyma bardzo mocno w napięciu, ale zakończenie naprawdę wbije Was w fotel i jestem tego pewna, a później będziecie bali się odpalić komputer i włączyć telefon. Ta książka naprawdę miażdży. Czytajcie koniecznie Wizjer Magdaleny Witkiewicz.
Czy w zeszłym roku czytaliście książkę To tylko przyjaciel? Jeśli tak, to musicie w tym roku sięgnąć po drugą książkę tej samej autorki, czyli Miłość szuka właściciela. Książka To tylko przyjaciel to była obyczajówka z wątkiem romansowym, bardzo wzruszająca i bardzo nostalgiczna, która na początku wydawała się, że będzie taką lekką obyczajówką, ale im dalej w las, tym było smutniej i coraz bardziej wzruszająco. Teraz zapraszam Was do lektury nowej książki właśnie tej samej autorki, bo myślę, że zagwarantuje ona nam tę samą gamę emocji, co w zeszłoroczną lekturą. I mamy tutaj właśnie główną bohaterkę, która jest 2 lata po śmierci swojego narzeczonego. Próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, poradzić sobie ze smutkiem i na swojej drodze spotyka psiaka, z którym się zaprzyjaźnia. Okazuje się jednak po kilku tygodniach, że psiak ma już swojego właściciela. No i co? Coś pewnie z tej znajomości wyniknie. Czy pies połączy 2 ludzi? Myślę, że tutaj też nie będzie to po prostu zwykła obyczajówka, a znów autorka chwyci nas za serce, a łzy wzruszenia popłyną z oczu czytelników. Także czytajcie koniecznie Miłość szuka właściciela, bo to na pewno będzie kolejny hit lata 2021. Myślę, że tej autorki Colleen Hoover nie muszę nikomu przedstawiać. Myślę, że każdy fan właśnie obyczaju i romansu, ale też powieści młodzieżowych, bo w tym specjalizowała się wcześniej autorka, zna właśnie Colleen Hoover i jej książki takie jak Too Late czy Ugly Love. Tutaj mamy jej najnowszą powieść Nagie Serca i myślę, że to bezkompromisowo będzie jedna z lepszych książek tego lata, bo blogerzy, którzy mieli przyjemność tę książkę przeczytać i napisać do tej książki polecajki, są zachwyceni. Mamy tutaj opowieść o dziewczynie, która wiedzie dosyć ponure i smutne życie, ale udaje się dostać na wymarzone studia. Jednak tuż przed wyjazdem umiera jej matka, a dziewczyna musi spędzić ostatnie chwile przed wyjazdem ze swoim ojcem, którego tak naprawdę nie zna. Całą tę sytuację ratuje nowo poznany chłopak. Kiedy ich znajomość się gdzieś tam zacieśnia, wychodzą na jaw pewne rzeczy, które nie są zbyt miłe, niestety. I tutaj nasza główna bohaterka znów staje przed bardzo trudną decyzją, która zaważy na jej życiu. Koniecznie czytajcie najnowszą książkę Colleen Hoover. Myślę, że Was zachwyci. Jeśli podobał Wam się nasz film, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, bo będzie ich teraz tutaj coraz więcej. Jak wiecie, o książkach możemy mówić godzinami, dlatego będziemy dla Was nagrywać, a jeśli Wam się podoba, to koniecznie oglądajcie nasze filmy.